Gaz! Wrum. Nienawidzę biegać. Gawka nie wyciągnął na poranne bieganie w sobotę. Złożył obietnicę. Jutro 7.30 jestem pod twoim domem, idziemy biegać 30-40 minut, rozumiesz, cardio, delikatne obwody zrobimy przed pracą, 7.30 punkt, jestem u ciebie. Na pewno? Na pewno, no słowo się rzekło. No. Słuchajcie, sobota 6 rano, dobra, 7 rano, nie? Niektórzy jeszcze nie skończyli imprezować. Nie o to chodzi w życiu, naprawdę. Jasiu będzie u mnie zaraz. Jestem z niego dumny, że wstał, naprawdę. Jestem z niego szczerze dumny. Nie wierzyłem, że chłopak da radę. A jednak się udało, czekajcie. Ja chciałbym nic mówić, no. No jest 7.30, widać. No. Ej, myślisz, że spotkamy jakichś trupów po wczorajszych melanżach? Możliwe. Wygapujemy im pysk. Kurwy jebane. Dajmy radę. Jak mnie dawno nie było w legionowskich lasach, stary. Świr. No 10 może nie zrobię, no ale 4 to... Nie, no 4 to jest kurwa... Ale co, ale jaki jest plan? Wbiegamy tutaj... No w chuj tu, zobacz pan. Ja no. Tak, że tu w chuj sprint, obkrążam to, albo nie, dawaj tam jest lepiej. Ja to pierdolę te biegali na siłce, kurwa, jak ten. Jak w tym, na bieżni? Jak Black Mirror, kurwa, na tym rowerku, kurwa, pedałował. A tu, kurwa, sobie pobiegasz, wolny jesteś. Czekaj, czyli do tamtego? No. Tam? Przebiegasz sobie pomiędzy tymi drzewami, zbiegasz i bierz, to przebiega. I sprint do góry? Tak, no. I tu za jakby, tak? Dawaj jeszcze. Ile zrobiłeś? 6. Dawaj 8. Dwa jeszcze, dawaj, no bo widać, że możesz gadać. Dawaj dwa jeszcze, dawaj dwa jeszcze. Teraz jedno na odpoczynek, a ostatnie na całość. Dawaj. Dwa jeszcze. No dawaj. Tu sobie teraz wolniej zrobisz i ostatnie z całych sił. Tu sobie takie robisz. No i teraz ostatnie najmocniej. Ja się zżywam z tym. Dawaj, mordo, ostatnie no. Last one. Piątka. Nienawidzę biegać. Oni wszyscy tu przebiegli. No. Ale powiem ci, że jak na pierwszy raz to dobry zrobiliśmy trening biegowy. Dobry? No. To ile następnym razem zrobisz wejść pod górkę? Szóstkę uderzę. Potem szóstkę dwa razy zrobię, ósemkę, trzy i potem już dwunastki. To ja muszę dychę zrobić, ale to musimy ślugi rzucić. Nie. Nie rzucisz ślugów? Chyba żebyśmy startowali jakaś beskidowaleczka, to miesiąc przed, by jakiś kasztan. Ja to ostatnio myślałem, żeby się przerzucić na te płyny trójki, ale psycha mi wzmiękła. Na co? No bo ja nie palę ślugów, tylko normalnych, tak ten, tylko to tak do towarzystwa, tak to palę papierosa, nie? I też bym to wyjebał. Co palisz? E-papierosa dla gejów takie. A co dzisiaj robisz? Jadę na tor. Wyścigowy. Gaz! Ale zanim przejdziemy do torowych zabaw, trochę poetyckiej sprawiedliwości. Trzeba się odchamić, rozwijać. Jak przestać się martwić i zacząć żyć? Łatwa, delikatna książeczka o tym, jak się nie przejmować, po prostu, jak się nie przejmować, jak zaakceptować pewne rzeczy w życiu, jak zrzucić pewien ciężar z barów, jak sobie radzić z dylematami, z ciężkimi sytuacjami życiowymi.
to uzasadnienie tych wszystkich metod po prostu pozwala nam uwierzyć, że to faktycznie, kurczę, jest takie proste i działa. Bo naprawdę czasami proste rozwiązania są spoko, musimy wierzyć w ich zastosowanie i je faktycznie zastosować tak solidnie. Był trening jak Rocky, ale Rocky Balboa, a słuchać będziemy dzisiaj A$AP-a Rockiego. A$AP Rocky, Long Live A$AP, czyli pierwsza legalna płyta Rockiego. Wcześniej wydał Live Love A$AP i też jest kozacka. Pik formy najbardziej przesłegowanego gościa na tej planecie. Jakby to jest człowiek swag. To jest naprawdę człowiek swag. Ja słuchałem tej płyty całe gimnazjum. Bardzo dużo inspiracji z niej wyciągnąłem. Podkręcona trochę takim brudnym południem. Chapped and Screwed Music. Wiecie, spowolnione tempo, spiczowane wokale w dół. Troszeczkę mroku, ale takiego swaggerskiego mroku. Z Harlemu. Więc na pewno dużo, dużo Nowego Jorku poczujecie w tym brzmieniu. No i według mnie brzmienie ponadczasowe. Kolejne płyty od Rockiego były spoko, natomiast według mnie to jest pik formy. Odpalcie to, nie pożałujecie, nie pożałujecie. Mniej gazu. I teraz prosto gaz, świetnie, dobra kontra. Jeszcze zanim przejdziemy do torowych wybryków, sorry, potrzebujemy soundtracku. Znaczy szybko jeździć. Byłem na torze Jastrząb. Jakiś czas temu. Wiem, że tutaj nagle jest porządek, tutaj jest inny zarost, ale to zobaczycie w kolejnych vlogach. Jeździłem z instruktorem Bartkiem. Wielkie pozdro dla Bartka. Jeździłem Subarką. To była taka sama Subarka jak moja, ale to nie była moja Subarka. Znaczy taka sama. No, miała klatkę, kubełki, takie kubełki, nie pół kubu jak moja, i kierownicę taką też sportową, bez poduchy, nie to co u mnie, i zrobione hamulce. Czy coś jeszcze się różniło? Zawieszenie było troszeczkę wyższe i nie wiem, czy chyba miększe, i wydech był, to też zapamiętałem, ale tak to silnik ten sam, generalnie skrzynia chyba też ta sama, także nic się tam nie różniło stricte, jeżeli chodzi o przyspieszanie, może trochę hamowanie, no i może trochę bardziej bujało. Jeżeli chodzi o moje skille w prowadzeniu, to jak na pierwszy raz wydaje mi się, że poszło całkiem nieźle. Ale to i tak był pierwszy raz, więc dużo osiągnąć nie mogłem. Zrobiłem 20 kółek, trwało to jakieś 40 minut. Całkiem nieźle hamuję podobno, chociaż były momenty, gdzie to hamowanie mi w ogóle nie wychodziło. Mocne hamowanie. Bardzo. Za mało. Musiałem to zrobić na dwa razy. No. Jak musisz poprawiać, to znaczy, że już jest za późno. Mocno zdecydowanie najpierw, zawsze. To cię uchroni przed wieloma zdarzeniami na mieście, na ulicy, cokolwiek. I wydaje mi się, że wiem czemu, to znaczy to były zazwyczaj momenty, gdzie leciałem już na odcinie na dwójce i tak nie wiem, nie wrzucałem tej trójki, bo wiedziałem, że zaraz będę musiał redukować. Dopiero pod sam koniec zacząłem tę trójkę wrzucać na ostatnich okrążeniach. O, hamowanie dwa. Bardzo ładnie, tutaj pan widzę się rozkręca, o to w tym chodzi. I wtedy te dohamowania zaczęły wychodzić mi lepiej. To było takie dziwne uczucie, że i tak prujesz na odcinie i ty nie wiesz do końca, czy to przyspiesza, czy nie, jakby to przyspieszenie nagle przestaje istnieć. Tracisz te takie poczucie, jak mocno trzeba zahamować. Kolejna sprawa, z którą sobie nie do końca radziłem, to jest tor jazdy. Nie do końca wiedziałem jak, no i mam ciężką nogę. Mam takie przyzwyczajenie z jazdy po mieście gdzieś zimą, że gaz do pełna, żeby to bokiem postawić, no ale tam było sucho, 115 koni, więc jak piszczał, to piszczał zazwyczaj przód. W momencie, kiedy jesteś niepewny, easy. Z kolei jak raz odjąłem gazu w złym momencie, no to obróciło mnie. Gaz! Spokojnie. Z przegłą. Dobrze, nic się nie stało. Wszystko jest fajnie. Trzeba pamiętać, żeby w zakrętach trzymać nogę na gazie, żeby była przyczepność. Po takich 40 minutach jazdy
wycięło mnie. To znaczy, na tyle chyba mi się adrenaliny nagromadziło. To nie była taka adrenalina, że jakiś niesamowity skok, że ja nagle zestresowany byłem, bo nawet w tym momencie, jak mnie obróciło, to pamiętam, że to było strasznie dziwne uczucie, że tak naprawdę nie panuję nad samochodem, gdzieś tam próbuję tą kierownicą kontrolować, obraca mnie o 180 stopni, a ja w ogóle zero paniki miałem w głowie. Natomiast takie 40 minut ciągłej jazdy na skupieniu podniosło mi adrenalinę do tego stopnia. Wracałem z tych Kielc z tyłu w samochodzie, no to walnąłem w kimę, także nieraz pewnie jeszcze na jakiś tor wpadnę coś polatać. Ale nie wiem, czy moją Subarką, bo bym się bał, że ją rozbiję. Chociaż cudzą to też przypał trochę, nie?